pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam was serdecznie w szybkim jesiennym stroju dnia. Wybraliśmy się z Konradem na spacer. Właściwie to zrobiła nam się już niezła zima tej jesieni. Jest bardzo zimno, więc zdecydowałam się na podwójne wełniane uderzenie. Dwie nowe rzeczy, ale dwie nowe rzeczy z bardzo dużą ilością wełny. Po pierwsze, nowy sweter od polskiej marki Cass Christ. On ma 70% wełny w składzie. Ja mam ogólnie duży deficyt takich swetrów, więc jak go tylko zobaczyłam w Mobo, gdzie nagrywałam ostatnio filmy, zresztą chyba już jeden poszedł, albo dopiero pójdą one, zobaczymy. W każdym razie zdecydowałam się na niego. On jest taki oversize'owy, nietoperzowy, duży. No to nie jest coś, co sprzyja sylwetce, ale to jest coś, co idealnie grzeje, a jak już jest bardzo zimno na dworze, no to umówmy się. Chyba jednak priorytet naszego zdrowia jest... Tak, to jest sprawa priorytetowa, to jest najważniejsze. Do tego na wierzch mam płaszcz z Patrycji Aryton. Ona ma z kolei, nie ona, tylko ten płaszcz ma z kolei ponad 80% wełny w składzie. Także mam podwójne wełniane uderzenie, jest mi bardzo ciepło i nawet gdyby było jeszcze chłodniej, gdybym dołożyła sobie do tego czapę i rękawiczki, to mogłabym w tym zestawieniu spokojnie śmigać zimą i pewnie będę. Do tego, żeby trochę zrównoważyć, żebym nie była taką jedną wielką wełnianą kulką, założyłam moje dżiny z American Eagle Outfitters. Już mam je od wiosny, już mam je kilka miesięcy. Botki z mango również, żeby dół był ciemny, żeby całość gdzieś tam na dole się szła w jedną całość, żeby nóg mi nic nie przecinało. Do tego Chanela i jeszcze futrzana kulka niebieska. Także taki sobie jeszcze bryloczek jako taki element wesoły założyłam. No i jeszcze co? Do tego wszystkiego jeszcze na ustach mam szminkę Color Rich z L'Oréal Paris. I co ciekawe, ja tę szminkę dostałam w ogóle w prezencie od L'Oréala. Wiele dziewczyn, wiele blogerek dostało szminki z sygnowaną nazwą. Ja mam tutaj Radzkę wygrawerowaną, tak, i to jest kolorek 378 Velvet Rose i przez przypadek L'Oréal takim fajnym giftem, pokazywałam zresztą go na Snapie, bo bardzo mi się spodobał, to jest takie coś strasznie miłego, jak się otrzymuje coś spersonalizowanego, podarował mi idealną szminkę, której ja szukałam już długo, bo to jest idealnie kolor moich ust. Także ja ostatnio i na Snapie, i na Insta non-stop, jeżeli mam swoje usta, to mam właśnie ten numerek z L'Oréala. Zresztą napisz jeszcze na dole ten numer, żebyście sobie go dobrze zapamiętały, bo jeżeli macie taki kolor ust mniej więcej jak ja, czyli taki chłodny róż, to będzie dla was kolor idealny. Także ja L'Oréalowi dziękuję, to mam właśnie na ustach. W całości prezentuję się tak jak widzicie i co? Idziemy jeszcze chwilę pospacerować, bo zaraz znowu będzie 5 dni deszczu. Także musimy tutaj jeszcze tę jesień wykorzystać na trochę ruchu. Także dzięki za uwagę, mam nadzieję, że ten mój strój dnia ciepły, taki wygodny wam się podoba. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!